Witajcie, witajcie, witajcie. Dzisiaj endoskeleton firmy Cyberdawn System, a dokładniej Terminator endoskeleton. Firma dobrze znana, oczywiście jest to firma NECA i Real Toys. No i tak oto to wygląda. Przyszedł mój następny, nie wiem, kierowca, nie kierowca. Zaraz sobie otworzymy, o coś tu lata. Coś tam jest uszkodzonego. Chyba, że to ja uszkodziłem, jak wyciągałem, no, ale zaraz się okaże. Weźmy sobie nożyk. Ja przepraszam, że jestem taki trochę pociągający. Przeziębienie, niestety, jesień idzie. Wyciągnijmy sobie spluwę. No jak zwykle, co nieco wymaga podgrzania i podprostowania na zimno, tego nie będę robił. Ale wygląda całkiem przyjemnie. No i teraz nasz, właśnie, co to tu mi, coś złamałem, tylko skąd, zaraz się okaże. Jak, o, druga rzecz, dwie takie same, chyba że może coś jest wyjmowalne, nie wiem, zaraz zobaczymy. Kręcimy. Zaraz będziemy go oglądać. To jest kolejna już z rzędu moja figurka z firmy NECA. Dlatego też zdecydowałem się właśnie na jeszcze jedną z tej firmy, ponieważ tamte, przepraszam, że tak trzeszczę, tamte do tej pory mnie nie zawiodły. O, to coś z głową mnie teges. Aha, nie, tylko wyskoczyła. Właśnie, o, i już siedzi. No dobra, to obejrzyjmy go sobie. Ruchome w połowie tułowia. Tutaj siedzi na sztywno, tu się rusza, czyli można skręcić. O! Nawet siłowniki, patrzcie, się ruszają. A to fajne jest. Głowa, już wiemy, że tu się kręci. Rusza się góra, dół. No, zakres ruchów jest tutaj ograniczony przez te przewody. O! I chyba się znalazło. Tutaj z tyłu dwie dziurki z pęknięciami. A, i tu są, zaraz wyzumujemy, bo na głowę wyzumował, halo. O, i tam są dwie dziurki, czyli przypuszczam, że to było w środku. Tak, i tu się trzymało głowy. Tylko że akurat z tym będzie miał bardzo słaby obrót, a więc nawet w sumie dobrze, że się złamało. Mi na przykład nie będzie przeszkadzało. Ok, a ręce teraz zobaczmy. Obracają się całkiem nawet spoko. Tu oczywiście na te przewody trzeba uważać. Dobra, tu się obraca w mięśniu. Dłoń się obraca, czy obraca się? Co prawda jakoś tak ciasno. No i ta chyba ona się ledwo co trzyma. Czyli to będzie, no niestety, trzeba poprawić. Zanim ją urywę całkiem, to na razie ją zostawię. No niestety. No i teraz ramię. Pokażę wam bokiem. Tylny siłownik się wysuwa. Przedni się chowa. Aczkolwiek ilość tego ruchu jest mizeria. Nie będę naciągał. Z tym, że tak jak patrzę, to jak sobie wyjmę tą rękę, przytnę tutaj troszeczkę, to może polepszę co nieco ten zakres ruchu. No niestety ta dłoń mi tutaj... O. No niestety. Bardzo malutko tego było.
No ale to nic, to nic, to nic, to się wyjmie, tu się nawierci, zrobi się nową metalową kulkę, na śrubeczkę się wkręci, będzie miał wtedy spokojny ruch. Tu pewnie z drugiej strony wyjdzie zaraz to samo, bo widzę, że ten zakres ruchu jest słaby. No, druga ręka coś się lepiej rusza, ale to chyba tylko dlatego, że tak, wyskoczył tutaj cały siłownik, ale on jest na szczęście na cycuszkach zakładany, czyli go sobie wcisnę. Jak znajdę to, co mi spadło, no i to jest bardzo mikrusie, bardzo malutkie. Jest bardzo króciuteńkie. To jest zasadniczo tak, aby było. No nic, no nie zawsze jest tak, jakby człowiek chciał, co dobrze wszyscy zresztą wiedzą. Jak to tu wciśniemy na miejsce, gdzie powinno siedzieć teoretycznie. O. No niestety. No niestety tutaj trzeba będzie troszeczkę go poprzerabiać. No ale to jest jednak, jakby nie patrzeć, ilość szczegółów, które próbowali dodać, tych ruchomych siłowników i tak dalej, na tak maciupeńkich złączach, to zasadniczo nie ma co się dziwić, że jest to. No, że jest to problematyczne, prawda? Ilość tych kabli przewodów, żeby zachować jak najwierniejszą kopię. Aczkolwiek to tutaj z tym obrotem to fajnie wygląda. To fajnie się prezentuje. Nogi. Wiadomo, nogi trzeba rozszerzyć czasem. Też są siłowniki i to aż dwa. I co prawda działają całkiem spoko. Zajrzyjmy sobie drugi. Działa. Zgięcie w kolanie przykręcane na śrubki na jedną. Czyli tutaj by trzeba było deczko, chyba mi się wydaje, poluzować zanim coś się zepsuje, ale nogi ładnie się zginają. Stopy. Obrotu w udzie nie ma, no bo tutaj już się nie da obrócić tego w udzie. Ale stopy teoretycznie powinny się obracać, aczkolwiek przypuszczam, że to jest tak samo jak z dłońmi, siedzą na sztywno. Za to ma ruchome palce. I standardowa ta piętka. Okej, okay. Moja ocena jak najbardziej fajny. Nie powiem, że mi się nie podoba, jak najbardziej fajny. O, tu chyba jest jeszcze ciekawostka, że to. Aha, bo on tu ma jeszcze te płytki, o, otwieralne. Łopatki. A co ciekawe. Nie wiadomo w sumie po co. Tak wygląda super. No ale ma. Trochę nierówny, ale ma. Nieważne, nieważne, nieważne. Ogólnie rzecz biorąc, moja ocena tejże figurki jest, no, w skali od 1 do 10, wygląd, no jak najbardziej, no, zasłużona 8, może nawet 8,5. Ruchy, zakres możliwości 7, 8 nawet może by, gdyby jednak było to bardziej troszeczkę dopasowane, jeśli chodzi o te siłowniki, żeby ten ruch był troszeczkę większy, może siłownik trochę mniej w skali, tak jak w oryginale, ale jednak większy, byłaby nota większa. To ten jednak by może został przy 7. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie się będzie prezentował. No tutaj już pomijam fakt oderwanych elementów, które miały tu być, ale by ograniczały ruch, no i niestety albo miały bardzo mizerny ruch.
Ale ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo zadowolony. Tu też widać troszeczkę skrzywienie dłoni, raczej się przedramienia. No ale to są wszystko rzeczy do podgrzania delikatnego w bardzo gorącej wodzie i podprostowania. Jednak. No więc tak to wygląda. Będzie następny do kolekcji. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Resztę ocencie sami. Kupiony z Ali. Nie pamiętam teraz linku, to był chyba sklep Iniora, ale nie pamiętam dokładnie. No, w razie pytań piszcie pod spodem. Jo.